Ej kochani, zapraszam Was dzisiaj na piąty dzień Vlogmas. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zaczynamy. Chciałam Was poinformować, że na moim sklepie glambella.pl jest mikołajkowa promocja i jest aż 20% rabatu na cały sklep. Kod rabatowy to choinka. Na wszystkie, słuchajcie, rzeczy i do każdego zamówienia jest zdjęcie z moim własnoręcznym autografem. Zapraszam Was do skorzystania z tej promocji. Mam ochotę rozpocząć dzisiaj Vlogmasa od ciasteczek z wróżbą. Powiem Wam, że 3 lata temu na Vlogmasie... Oj, rozwaliłam. No i ciężko jedną ręką się otwiera, a do czego zmierzam, że 3 lata temu na Vlogmasie pierwszy raz jadłam ciasteczka z wróżbą, właśnie w kalendarzu adwentowym mi się trafiły. I wylosuję sobie, słuchajcie, tutaj ciasteczko. Tak wygląda ciasteczko. Piesek się już zaciekawił, ale to nie dla pieska. Pieskowi zaraz damy kalendarz adwentowy. Jest, mamy wróżbę. Tutaj w kilku językach, słuchajcie, można przeczytać tą wróżbę. Jest mowa, że mam dobrą intuicję w ważnych decyzjach, ważnych sprawach. A już to ciasko zjadłam. Już tylko tyle mi zostało. Są takie pyszne, takie słodziutkie, trochę jak andruty według mnie. Teraz czas na pieska, który tak mi czeka, na kalendarz i piąteczka. Tu jest dla Ciebie piątka. Proszę bardzo, uwaga. Patrzcie, jak węszy. Co tam jest? Nowy przysmak, takiego jeszcze nie było. Wyjmiesz sam? Nie dasz rady? Proszę. Liże. No, próbuj, próbuj łapką, próbuj, Bronuś, no. Zrobiłam tak, żeby wystawał Bronek tutaj. Spadło! Proszę ładnie zjeść. A, poszedł sobie ze swoją zdobyczą, a ja lecę do moich kalendarzy adwentowych. No to czas na otworzenie wielkiego kalendarza adwentowego. Póki co powiem Wam, że jestem zachwycona jego zawartością, więc czas na piąteczkę. No i tutaj na samym dole ona się znajduje. Powiem Wam, że ciężko się to wysuwa. Uła! Dwie super rzeczy. No i powiem Wam, że no ekstra, ekstra sprawa. Zobaczcie, tutaj jest taki świecznik w srebrnym kolorze. Tutaj jest taki jelonek, nie wiem, czy Wy to widzicie. W środku jest właśnie taki z dziurkami, czyli idealnie będzie mi tutaj pasował do moich lampionów. Ale jest taki mega duży. Ja kiedyś miałam taki dosyć spory świecznik, ale chyba nie aż taki, więc za chwilę Wam go zapalę i pokażę, jak on wygląda. Ale to nie jest wszystko. Mam tutaj świąteczna bluza. Zobaczcie, jaka fajna. I love Santa. Ej, mega jest. Bardzo mi się podoba. Tak wygląda. Jest to z Reserved bluza. Nie wiem, czy teraz, czy wcześniej, bo tak Wam nie mówiłam, że ten kalendarz był robiony przez cały rok, były tam zbierane rzeczy, nie przeze mnie, tylko przez moją mamę, więc możliwe, że na jakichś wyprzedażach zostało to zakupione. I to wszystko z tego, co widzę, więc dajcie mi znać, co Wam się bardziej podobało, czy bluza, czy świecznik, a ja już Wam pokazuję, jak on będzie się tu świecił. Tutaj jest ten świecznik, możecie jeszcze raz z bliska go zobaczyć. Przygotowałam sobie do niego dwa tea lighty, więc mam nadzieję, że będzie ok, bo nie mam takiej dużej świeczki, ale tak to zrobimy. Świeczki dopiero się rozpalają, ale możecie teraz zobaczyć właśnie, jak fajnie te płomienie tutaj stąd prześwitują. Ciężko było w ogóle włożyć mi te tea lighty do środka, ale efekt jest superowy. Pokazywałam Wam już to na wcześniejszym vlogmasie, jak to mniej więcej tu wygląda. Ta bombka na razie sobie tu stoi, ale ją stąd zabiorę. Rozpoczynamy otwieranie kalendarzy adwentowych. Proszę bardzo, szukamy teraz piąteczki. Ej, zobaczcie, jak ten z L'Occitane Nivea ładnie wygląda. Super połączenie kolorystyczne. O, i piątka akurat jest przed nami. Coś podłużnego. Albo krem, albo jakiś... O, krem. O, no już miałam ten krem z L'Occitane. Całkiem fajny zapach, choć nie wiem, czy nie wolę te klasyczne. W Nivea dzisiaj piątka na samej górze i taka trochę mała. Mam taką nadzieję, że to może być jakaś pomadka na przykład nawilżająca. Ale takiej nie widziałam. Szczerze Wam powiem, że mnie ona zdziwiła, bo zazwyczaj pomadki z Nivea mają napis Nivea, a tutaj jest Labello. Okej. Taki różowy kolor. Jestem ciekawa, czy tylko taki kolor ma, czy też na ustach będzie pozostawiała. Douglas numer 5. Tutaj już zobaczyłam, w której szufladce on się znajduje, ten numerek. Wyjmę tą szufladkę i zobaczcie, jaki dziwny tutaj jest kształt tego. Naprawdę.
Czyżby jakiś tusz do rzęs? Nie, na lakier to wygląda do paznokci. No i znowu podobny kolor, tak jak w Belle. I w sumie tak jak ta pomadka też bardzo podobny kolor, ale ładny. To nie zmienia faktu, że ładny. Dajcie znać, czy używaliście lakierów do paznokci z Douglasa i czy się sprawdzały. Piątka i proszę. Zielone pudełeczko dziś. I jest to jakaś odżywka do paznokci, czyli dzisiaj trochę produktów paznokciowych. Całkiem możliwe, że w Essence coś paznokciowego dzisiaj się trafi, bo to jest małe opakowanie, ale no niestety znowu jest to mega lekkie. Ja nie wiem, co tutaj się dzisiaj wydarzy, nawet nie podglądam, tylko wysuwam to po prostu z pudełka. I mamy tutaj kredkę, ale cieszę się, bo jest to kredka do brwi. Zazwyczaj używam pomady, więc z chęcią sobie przetestuję tą kredeczkę. Sprawdźmy w ogóle, jaki to jest kolor. Wydaje mi się, że troszkę za brązowy na mnie. Choć może... Nie wiem, ja taki bardziej blond używam. Teraz Belle, tak zauważam, że to jest chyba wasz ulubiony kalendarz. Mi też się bardzo podoba. Coś się tu zaczyna rozklejać, jak powiedziałam, że super kalendarz. Piątka. Piątka na samym dole, bardzo duża. Jestem ciekawa, co w takim razie w Mikołajki nam się pojawi. To wygląda jak takie jajeczko do czyszczenia pędzli. Tak, bardzo fajna rzecz. Mega się z tego cieszę. Wolałabym coś większego, ale wiecie, założę sobie to na palce, tu szybko pyk, 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 pędzle umyję. Miałam kiedyś to, ale zgubiłam chyba, tak mi się wydaje, albo nie używam. Wiem, że na takiej macie miałam pędzle, ale na tym na pewno też tak na szybkości da się to zrobić. Piąteczka Balea. Znowu, o! Znowu coś, słuchajcie, wielkiego chyba. Próbki jakieś? A może to jakaś maseczka? Maska do włosów. Nigdy w takich saszetkach nie używam maski do włosów, ale wydaje się, że tutaj całkiem dużo tego jest produktu, więc myślę, że będę próbować nałożyć, bo zawsze się boję, że będzie za mało i bez sensu małą ilość na włosy nakładać. Piątka w Clinique, taka malutka, więc mój strzał, że to pewnie będzie jakiś kremik, próbka jakiegoś kremu. O, udało mi się zgadnąć, tylko zobaczymy jeszcze jakiego. Jest to krem pod oczy. Zazwyczaj lubię ten Pepstart, ale wydaje mi się, że ten mogłabym na przykład na noc przetestować. Duży kalendarz z Douglasu, numer 5. Jak widzicie, przyszły mi takie trochę potwierane te okienka. Nie podglądam, co tam jest, ale są trochę naruszone. I tutaj z tego Detox już były chyba jakieś maski. A teraz mamy krem na dzień, czyli kolejny krem do kolekcji z dzisiejszych kalendarzy. W NYXie piąteczka, dzięki waszym poradom już wiem, że po prostu tutaj wszystko się dzieje po kolei, czyli tu gdzieś... Powinna być piątka, dokładnie tak. Z kotkiem. Szkoda, że nie z pieskiem. O, pomadka. Butter Gloss, czyli taki masełkowy błyszczyk. Myślałam, że coś będzie matowego, ale to nic. Zobaczmy w ogóle, jak tam kolorek. No, taki różowy, cukierkowy. Dawno takich kolorów nie nakładałam. Sorry w ogóle za wiercenie, ale tu nade mną jakieś remonty. Staram się głośno gadać, żebyście tego nie słyszeli. Piątka w biżuterii dzisiaj. Czy to są znowu kolczyki? Nie wiem, czy to jest jakiś znak, że ja powinnam zacząć nosić te kolczyki. A nie da się tego wyciągnąć jak zwykle. W ogóle, któraś z was mi pisała, że podobno dziurki nie zarastają, więc może czas to przetestować. Ale bardzo fajne są te gwiazdki. Piątka w Coca-Coli. Już nam się trafiły trzy rodzaje Coca-Coli. Była Fanta i dzisiaj, słuchajcie, powtórka Coca-Coli. A ja tam się cieszę, z chęcią sobie ją wypiję. Ale się, słuchajcie, skaleczyłam tym okienkiem. Piątka w chipsikach. Tym razem mamy na sweterku pana piłkarza. Okienko. Ciekawe, czy to będą takie chipsy, jak on tutaj w łapce trzyma, czy jakieś inne. Inne, ale też paprykowe. Dzięki, że mi napisaliście, że te orzeszki, co były wczoraj, że nie są pikane, to na pewno je wypróbuję. A tutaj mamy chipsy takie karbowane, paprykowe. Piątka w biokalendarzu z DM-u na dole. Całkiem duża. Coś o czekoladzie tu jest napisane, więc mam nadzieję, że będzie coś pysznego. To jest bardzo ciężkie, bardzo ciężko się to wyjmuje, ale mam. No na czekoladę, słuchajcie, to nie wygląda, przynajmniej nie słychać odgłosu czekolady, jakikolwiek byłby ten odgłos. I w środku jakaś przekąska. Wygląda mi to na jakąś owsiankę, na pewno do zmieszania z mlekiem czy z wodą. Piąteczka Chupa Chups. Dzisiaj małe, czyli będzie guma szok, czy coś innego?
Mamy tu gumę szok. Ja zazwyczaj pamiętam gumę szok zieloną, ewentualnie brązową, bo to jest jakaś srebrna edycja z pająkiem, taka trochę halloweenowa. Piąteczka w herbatkach, trzymajcie kciuki za dzisiejsze okienko, żeby było coś owocowego, czyli żeby mi coś przypasowało. Słuchajcie, lemoniada jakaś włoska. Nie widziałam takiej herbaty. Powiem wam, że cieszę się, bo tutaj widzę takie herbaty, których ja na półkach sklepowych nie widziałam albo po prostu nie zwróciłam uwagi. A jak wiadomo, w Niemczech to też wam pokazywałam, tych herbat Tecane to naprawdę są całe regały. Ale teraz lecimy z Mixit i tu widzę, słuchajcie, kilka rzeczy. To jest piątka, to nie są Mikołajki, a tutaj takie rzeczy, wszystko spada. Jeszcze tak się upewniałam, czy na pewno dobrze otworzyłam, więc mamy tutaj pierwszą saszetkę z takim Mikołajkiem. Jest to mikołajkowy prezent do kieszeni, nie wiem, może oni się pomylili, może to miało być jutro włożone. Tutaj kawałek takiego batonika i jeszcze mamy foremkę do ciastek. Piąteczka w ślicznych czekoladkach, musimy tym razem wbić się do okna, czyli jesteśmy Mikołajem i wchodzimy przez okno do środka. Cóż tu jest? Jakaś... spadło. Szyszunia! Miło go, ale takie cukierki kojarzą się z tym, żeby powiesić je na choinkę. Nie wiem jak wam. A to jest zawartość dzisiejszych kalendarzy adwentowych. No i naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj ciekawych i nie wiem, z czego najbardziej się cieszę. Myślę, że chyba z tego jajeczka, bo jest takie zupełnie inne. Tak jak w ostatnim filmie rozmawialiśmy, żebym wam pokazywała moje różne zakupy, które mi przyszły, to pokażę wam dzisiaj paczkę dość nietypową, ponieważ jest ona z ciuszkami dziecięcymi, a w ogóle jeszcze wam pokażę tutaj poduchę, poduszka z mojego sklepu glambella.pl, bo na pewno będą pytania, więc postanowiłam od razu ją pokazać, a jeżeli chodzi o ubranka dziecięce, to powiem wam, że zamówiłam właśnie je na prezent dla mojej koleżanki, do której będę wybierała się w odwiedziny do Oli, więc tutaj po prostu pokażę wam, co kupiłam dla małej Klary. Więc pierwsza rzecz, która mi się spodobała, słuchajcie, jeżeli chodzi o te ubranka, ktoś będzie zainteresowany, to kupiłam je w smyku. Pierwsza rzecz, która mi się mega spodobała, słuchajcie, jest to taki komplecik, gdzie jest bluza z takimi tutaj nawet serduszkami wyszytymi. Tutaj ma takie uszka, zobaczcie. Słodkie, no nie? Do tego była taka spódniczka różowa z takimi falbankami. Zobaczcie, jak się ładnie świeci. I do tego jeszcze były któreś body, wydaje mi się, że te. Chyba tak. I słuchajcie, powiem wam, że były na smyku całkiem fajne przeceny, jeżeli ktoś był zainteresowany kupieniem na prezent. I nigdy ze smyka nie kupowałam ubranek, a tak patrzę, że bardzo fajna jakość. I kupowałam też takie, słuchajcie, większe rozmiary, dlatego że no tak uważam, że lepiej większy kupić rozmiar. Wiadomo, dziecko szybko rośnie, więc na pewno się przyda. Kolejny komplecik, który bardzo mi się spodobał, również słuchajcie, składający się z trzech rzeczy. Myślę, że to jest komplet... taki uniwersalny dosyć, więc jeżeli chcecie na prezent coś właśnie kupić, a nie wiecie jaka będzie płeć dziecka, to bardzo mi się spodobał ten. Tutaj mamy takie body z Disneya, zobaczcie, tutaj jest taka grafika biała. Do tego są przepiękne, słuchajcie, śpioszki. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, te spodenki takie ze skarpetkami, a może nie. Śpiochy to są chyba całe już z rękawkami. No w każdym razie takie spodenki ze skarpetkami, z takiego fajnego... Możecie tutaj zobaczyć z bliska takiego dresikowego, milutkiego materiału i z tego samego materiału, a nie, materiał bawełniany, ale w taki sam wzór gwiazdkowy jest jeszcze taka mała czapeczka. Także takie rzeczy kupiłam. I jeszcze, bo to nie jest koniec. Następnie kupiłam taki komplet bodziaków na krótki rękaw. Są to, słuchajcie, body z króliczkami. Zobaczcie. Tak one wyglądają, to są pierwsze różowe, słuchajcie, no dziewczynka, no to musi być kolor różowy, oczywiście, że tak, to są pierwsze, bardzo mi się one spodobały, kolejne są takie zwykłe, w groszki, a następne są szare, z takimi zwierzakami, właśnie na krótki rękaw i kupiłam jeszcze body, tak już oddzielnie, na długi rękaw, to mi się bardzo spodobało, zobaczcie, Little Princess, z takimi fajnymi brokatowymi tutaj napisami. Zobaczcie, jak one się świecą i takie właśnie bodziaki. Ja wszystkie ubranka kupiłam chyba na 74, więc mam nadzieję, że to będzie ok. Tak jak patrzę na rozmiarówkę tą smykową, że to powinno być z zapasem, więc mam nadzieję, że tak będzie. I kolejne body, które kupiłam właśnie... Na początku w ogóle myślałam, że tu będzie Happy Easter napisane, a to jest Happy Everyday. Jakoś tak się przestraszyłam, że co, jakieś świąteczne rzeczy kupiłam. Wielkanocne, ale na szczęście nie.
i właśnie w takim różowym kolorku takie bodziaki. Także słuchajcie, to jest baby haul. Nagrywam, bo wiem, że tutaj też oglądają mnie mamuśki z dzieciaczkami, więc może coś sobie podpatrzą, albo osoby, które coś na prezent kupują, albo... No wiadomo, różne osoby tu bywają na Vlogmasach, a ja, słuchajcie, jaram się ubrankami dla małych dzieci, w ogóle interesuje mnie ten temat, więc tam dużo sobie oglądam, przeglądam i stwierdziłam, że wam właśnie pokażę te rzeczy, które zakupiłam, także taki oto będzie prezent dla malutkiej. Wyciągnęłam właśnie pudło ze świątecznymi rzeczami i przypomniałam sobie, słuchajcie, o tej pościeli, która jest naprawdę bardzo ładna. Ona jest z Home & You, kupiłam ją ze 3 lata temu, w ogóle... Bardzo lubię pościele z Home & You, tutaj ta, którą mam obecnie, też pochodzi z tego sklepu, więc myślę, że teraz zmienię właśnie pościel na taką świąteczną. Zobaczcie, jak ładnie świątecznie wygląda właśnie poszewka z tej pościeli, a w ogóle to mogę wam pokazać. Mam na sobie dzisiaj tą koszulę, którą znalazłam we wczorajszym okienku mojego kalendarza adwentowego wielkiego. A tutaj z tyłu możecie widzieć troszkę zasłony, trochę firanki. Myślę sobie, że tu i tak trzeba to poprawić. O, krzywo. Krzywo wisiało. Więc jak już sobie tak na 100% dokończę sypialnię, to na pewno wam pokażę całość. Ale moim zdaniem te zasłony prezentują się cudnie. Tak w ogóle, to nawet mi się takie tło do filmików podoba. A wy co sądzicie? Póki pies jest na spacerze, pokażę wam też, korzystając z okazji, że legowisko jest wolne. Właśnie legowisko, które kupiłam właściwie w wakacje, słuchajcie, w Biedronce, na jakichś promocjach. Biedra ma zawsze fajne, świąteczne rzeczy dla piesków. Jestem ciekawa, czy w tym roku coś wypuszczą, czy już wypuszczali, bo trochę za bardzo nie śledzę. Ale moim zdaniem jest boskie, już trochę usmolone, ale w takim właśnie fajnym, świątecznym klimacie ono jest. Mega mi się podoba. Jak już jesteśmy w temacie sypialni, to chcę wam pokazać lampkę, którą pokazywałam już w moim holu domowym ostatnim, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego holu, to zapraszam was i chciałabym wam pokazać właśnie dzisiaj na filmie, jak ona się świeci. Teraz ją włączę i zobaczcie, jak fajnie odbija światło właśnie na ścianie. Zobaczcie, jaki klimat daje. Niby to nie jest jakiś świąteczny motyw, bo wygląda to trochę jak ananas, no nie? Ale wygląda świetnie. A teraz jeszcze zgaszę światło i wam pokażę. A przy zgaszonym świetle wygląda tak. Właściwie nie mam zamiaru trzymać jej w sypialni, mam trochę inny na nią pomysł, ale teraz sobie tak postawiłam i fajnie, klimatycznie to wygląda. Mówiłam wam, że odnalazłam pudło ze świątecznymi rzeczami, jest to jednak siatka. I tutaj znalazłam właśnie rzeczy z poprzedniego roku, lizaki Candy Cane. Patrzymy, jeszcze są dobre, jeżeli chodzi o ważność. Tutaj właśnie taka czapeczka elfa, też ją miałam często na poprzednich odcinkach. Tutaj jakieś świąteczne poduchy, o, to może być fajowe. Zerknijcie sobie, one chyba są z Home & You, z jakiejś wyprzedaży mi się wydaje. Tutaj takie podkładki na stół, ale widzę, że troszkę wybrudzone są, więc trzeba by je wyprać. Dalej w ogóle moja ulubiona opaska świąteczna. Jeżeli oglądacie mnie co roku na Vlogmas, to może znacie te rzeczy, ale one rok temu wszystkie się nie pokazywały, to są moje zbiory. Nie wiem, z życia. Gdzie to się włączało w ogóle? O, mamy to, zobaczcie, tu są takie światełka na górze i po bokach i tutaj się ją wyłącza. Albo sama się wyłączy, chyba tak. Kupiłam ją kiedyś w Primarku w Londynie. O, dalej super rzecz. Sweterek, właśnie chyba będę go sobie niedługo zakładać w ubiegłym roku w kalendarzu. Sisei jest taki fajny, milutki ten misiu. Czapka choinka, czyli dobrze mówiłam, że w poprzednim roku miałam, dokładnie, czyli mam teraz takie dwie. Teraz widzę, że nie tylko świąteczne rzeczy są tutaj jakieś halloweenowe, ale to gwiazdki, może z tymi gwiazdkami coś sobie zrobię, zobaczcie. Bardzo ładne, srebrne kolory, albo na okno je przyczepić, albo gdzieś na ścianę, dajcie znać, co wy myślicie, gdzie. Tu coś jeszcze świątecznego? No, jakaś choinka, ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, to chyba moja mama zakupiła. Dalej widzę jakieś dynie, ale mamy tutaj jeszcze takie foremki świąteczne, bo ja właśnie na różnych przycenach to kupuję. Zobaczcie, że za czwóreczkę to wyhaczyłam. W międzyczasie można jeszcze tu znaleźć hawajski kwiat. Chciałam z wami otworzyć zestaw prezentowy z firmy Bilu, czyli niemieckiej youtuberki. Ja kupiłam ten zestaw prezentowy w Niemczech, w drogerii i zazwyczaj tutaj ona słynie z takich pianek pod prysznic i jestem ciekawa, co tutaj w środku się znajduje i dlatego właśnie chciałam zrobić to na wizji, z wami to podejrzeć. Okej, tutaj mamy taką kartkę, fajny taki sztywny materiał i to tyle, nic tu więcej nie ma. I tutaj, jak widzicie, mamy 4 różne pianki. Z tego, co widzę, to jeden jest chyba
pod prysznic do mycia, a drugi chyba jest nawilżający, tak mi się wydaje. I mamy tutaj taki różowy wariant i srebrny. Ten srebrny nawet chyba mi się bardziej podoba. Zobaczcie, tutaj jest taki ręczniczek jeszcze dołączony. W sumie fajna opcja. Myślałam, że tutaj więcej będzie tych prezentów, ale potem w innej drogerii już trochę podejrzałam, jak to może wyglądać. I właśnie tam pokazali. I taki ręcznik, nie wiem czy świąteczny. Chyba nie, tutaj jest napisane Bilu, tu ma serduszka, gwiazdki. Myślę, że fajna taka opcja na prezent. Dajcie znać, czy w ogóle w Polsce, w polskich drogeriach są jakieś takie fajne zestawy kosmetyczne, czy nic ciekawego. Jestem ciekawa, bo ja tak za bardzo nie przeglądałam. Przetestowałam sobie te zapachy, ten jest taki trochę jak wata cukrowa, taki bardziej słodki, cukierkowy. A ten wpada w takie waniliowe, budyniowe nuty, więc dla mnie zdecydowanie różowy kolor wygrywa. Jak wiadomo, ja lubię różowy kolor, więc tutaj zapachem też mi bardziej przypasował. Yo, ja właśnie sobie, słuchajcie, siedzę z laptopem, czytam wasze komentarze, odpowiadam na nie i często też odpowiadam w filmach po prostu na komentarze, więc jeżeli chcecie coś napisać, to piszcie. I właśnie widziałam, że dużo ludzi było zainteresowanych, ile ja wydałam na te wszystkie słodycze z tej walizki, z tych zakupów z Wietnamu, no to słuchajcie, może to się tak wydawać, że tego jest bardzo dużo, że bardzo dużo na to wydałam, ale właśnie dlaczego o tym mówię, bo zachęcam was, żebyście wpadli na ten film Zakupy w Wietnamie na żywo. Ja tam po prostu chodziłam po sklepach i pokazywałam, jakie są ceny i naprawdę jest tam mega tanie, więc jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam. Z tego co widziałam, jest też sporo komentarzy właśnie odnośnie mojego mieszkania, żeby mnie pokazały i tak dalej. Tutaj nie są jeszcze dokończone rzeczy. Ja chcę pokazać na pewno tylko wtedy, kiedy będę miała wszystko ładnie, słuchajcie, każdą szafeczkę nosną, każdą pierdółkę i tak dalej. Po prostu chciałabym pokazać tak, jak to ma wyglądać, ostateczny efekt, wszystkie ramki i tak dalej. Ja wiecie, że ramki to zanim się powierzą, to jeszcze trochę zajmie czasu. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz na vlogmasach się skupiam i dosyć sporo mi to po prostu czasu zajmuje. O, no i dzisiaj macie okazję trochę pooglądać moje mieszkanko. Tym razem będę z wami się żegnała w łazience. Zobaczcie, mam tutaj takie fajne. Trochę się prześwietliło. O, fajne światło mam w tym lustrze do malowania, ale do filmu zdecydowanie lepiej wygląda chyba takie zwykłe. Więc chciałam wam podziękować za oglądanko. Jeżeli wam się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę. Nie zapomnijcie zostawić suba na dole, czerwony przycisk, taki świąteczny prezent dla mnie. Jutro słuchajcie mikołajkowy vlog. Na pewno będą świąteczne zakupy, także buźka, do zobaczyska. Pa, pa!